Układ równań opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. No to mamy tutaj układ współrzędnych, czyli mamy tam punkt. A taki punkt ma swojego x i ma y. I to jest jeden punkt, który ma x i ma y. Ok, najpierw trzeba by było zobaczyć, czy nam tutaj coś ładnie wyjdzie. Jak górę zrobimy razy 0,5, to będziemy mieć coś takiego, że będziemy mieć 0,5x minus 0,5y równa się 3. To wtedy to będzie 2x plus 0,5y równa się 4. Mamy przeciwne współczynniki, zatem mamy 2,5x równa się 7. Czyli nic się tu nie wyzerowało, nic tu nie jest sprzeczne. Wszystko jest ładnie, pięknie. Czyli teraz wyliczylibyśmy x, w kolejnym kroku wyliczylibyśmy y. I będą to ładne wartości. Ale to znaczy, że to będzie dokładnie jeden punkt, bo tak jak mówiłam wcześniej, wyliczymy i x, i y. Rozwiązania 2. Ale punkt będzie 1. Odpowiedź B.